Cześć, witam Was wszystkich bardzo serdecznie w nowym filmie na moim kanale. Dzisiaj przychodzę do Was z haulem zakupowym i będzie to haul rzeczy, które przywieźli mi moi rodzice z zagranicy, a konkretnie z Anglii. I pokażę Wam tutaj rzeczy z różnych kategorii. Także będzie to haul po prostu łączony, bo są tutaj rzeczy i kosmetyczne, i ubrania, i nawet rzecz do domu się znalazła. No i pierwsza rzecz, która właśnie zajmuje największą część tej torby, jest to patelnia Wok. Patelnia, w której możecie właśnie sobie przygotować jakieś chińskie potrawy, ale nie tylko. Można też właśnie zrobić jakiegoś kurczaka, czy makaron, czy nawet ryż. Jest to właśnie wok o średnicy 30,5 cm i kosztował 13 funtów. I ma być z powłoką nieprzywierającą. Mi ostatnio patelnie wszystkie się porysowały. Mam na myśli głęboką patelnię. Porysowała mi się po prostu. No a że ten łuk jest bardzo głęboki, także bardzo mi się przyda. My bardzo często robimy makarony i tak. Bardzo się cieszę właśnie z tego łuka. No i do tego rodzice przywieźli mi jeszcze taką łyżkę, taki jakby to nazwać. No generalnie takie coś, czego mogę używać właśnie do przewracania makaronu czy jakiegoś kurczaka, którego będę właśnie smażyć w łuku. I to kosztowało 2,5 funta. No i dalej już może przejdźmy do rzeczy ubraniowych, bo chyba są tutaj ubraniowe i na koniec pójdziemy w kosmetyki. No i pierwszą rzeczą, jaką tutaj mam z ubrań, będą to buty. I są to buty z firmy Vans. No tak, po prostu są to Vansy, o tutaj mi sznurówka wychodzi, bo już je otwierałam. Tutaj zobaczcie sobie, jaki to jest model. Ja mam je w rozmiarze 6, czyli 38. I one były przecenione z 52 funtów na 34, tak jak mówię, a nie, to jest damska, amerykańska 7,5, męska 6, a angielska 6 też, czyli 38, czyli generalnie mój rozmiar buta. Już Wam pokazuję, jak one wyglądają w środku. I one mają wzór takiego jakby nieba, tylko że zamiast niebieskich chmur mamy różowe. Właściwie to są takie różowo-fioletowe, w środku też są różowe. No i mają różową podeszwę. Są to takie chyba klasyczne Vansy, tylko po prostu właśnie w takim kolorze różowo-białym. One mi się bardzo podobają. Ja właśnie jedyne moje buty, jakie mam, są to Adidasy. I tak naprawdę żadnych innych nie mam, także byłam bardzo zadowolona właśnie, że moi rodzice zdecydowali się na kupienie Vansów. Kiedyś Vansy miałam i były naprawdę wygodne. Dalej mamy piżamę. Jak już mówiłam Wam, ja piżamy albo nie mówiłam, nie wiem. Wydaje mi się, że mówiłam gdzieś w jakimś filmie, chyba w haulu ostatnim z Anglii, że ja uwielbiam piżamy z Primarka i tak jak zawsze poprosiłam mamy, żeby jakąś piżamę mi przywiozła, bo wiadomo, te piżamy trzeba co jakiś czas zmieniać, bo się mechacą i tak dalej. I przywiozła mi taką piżamę, bo widzę, że jest bardzo wygnieciona, ale tak, mam tutaj taką właśnie piżamę z różową górą, to jest taki zwykły bawełniany t-shirt z takim dekoltem w serek. No a tutaj przy plecach, przy metce ma właśnie taki wzór jak na spodniach. Ja mam ją w rozmiarze M i spodnie są takie, też jakiś taki, nie wiem, azjatycki wzór, takie jakieś mazańce, bardzo fajnie to wygląda. Długie spodnie bez zwężanych nogawek, tutaj mają na gumkę są i można je sobie ewentualnie jeszcze tutaj regulować tym sznureczkiem. No i tak, fajny zwykły t-shirt, takie spodnie, ten t-shirt można zamienić z innymi spodniami od piżamy, więc jak najbardziej się cieszę z tych spodni, z tej piżamy. I ta piżama kosztowała 6 funtów, także jak na piżamy, to naprawdę fajne są ceny w Primarku. Jeżeli właśnie będziecie w Anglii, czy w jakichś takich krajach, gdzie jest Primark, to polecam pójść do Primarka i zobaczyć sobie jakieś piżamy. Dalej mam zwykły taki top na ramionczka i on jest w takim kolorze brudnego różu, trochę jasnego, brudnego fioletu. On kosztował 2,5 funta i ja mam go w rozmiarze 38. Jest rozciągliwy, też chyba z bawełny. Takie topy też albo do spania, albo do chodzenia po domu, albo do wyjścia gdzieś, do jakichś po prostu krótkich spodenek. Takiego topu z Primarka jeszcze nie miałam, ale moja mama ostatnio przywiozła mi taki na ramionczka i jeszcze taki na cienkich ramionczkach. No i te topy naprawdę są fajne, takie rozciągliwe, fajnie leżą i też po praniu nie są jakieś okropnie zmechacone. Właściwie to nic się z nimi nie dzieje po praniu. Kolejną rzeczą, którą tutaj mam, są to leginsy. Ja leginsy z Primarka bardzo lubię, ale one często się dziurawią. Także to już jest moja kolejna para leginsów. Moja mama przywiozła mi tutaj właśnie chyba dwie pary tych leginsów. Dwie albo jedną, zaraz zobaczymy. Ja mam je w rozmiarze 40.
ale jak widzicie, są naprawdę duże, rozciągliwe. Zresztą w leggingsach to tam i tak nie ma zbytnio znaczenia, jaki to jest rozmiar, ale tak jak mówię, 40 jest fajna, taka luźna i normalnie można w niej chodzić, nic mnie nie uciska. I dalej mam kolejny top, tym razem jest to top, a nie, to też jest top na takich samych ramionczkach jak tych wcześniejszych. One nie są ani jakieś za grube, ani jakieś za cienkie. Ten jest też w rozmiarze 38 i jest w kolorze takiego żółto-pomarańczowego. Bardziej bym powiedziała, że to jest taki wyblakły pomarańcz i on też kosztował 2,5 funta. Tak, tak wygląda z przodu, tak wygląda z tyłu. One są praktycznie takie same, tylko właśnie różnią się kolorem. No i kolejna rzecz, będą to staniki. Ja już pokazywałam Wam te staniki w ostatnim haulu i wtedy, nie pamiętam czy już, chyba już je wtedy nosiłam. I właśnie tutaj widzicie, mam i ten czarny, i biały stanik. To są te same, które Wam pokazywałam w tamtym haulu, więc nie będę się tutaj nic rozwodzić. Zwykły stanik sportowy z koronką, one bardzo fajnie wszystko utrzymują i są wygodne. No i dalej mam koszulkę, tym razem nie moją, tylko koszulkę mojego chłopaka. Moja mama zdecydowała, że kupi mu jakiś taki t-shirt i to jest akurat t-shirt z Pumy, zwykły niebieski, taki granatowy, z niebieskim napisem Puma. On jest w rozmiarze S i kosztował 14 funtów. No widzicie, taki po prostu zwykły t-shirt, coś w podobie tego, co przywieźli mi ostatnio moi rodzice, tylko że męski. Dalej mam zestaw, to już też nie dla mnie, po prostu zestaw męskiej bielizny, 3 pary slipów. No i następna rzecz, na którą bardzo, bardzo czekałam, czyli krótkie spodenki. Takie do chodzenia po domu. Teraz już lato się niby kończy, ale wciąż jeszcze mamy jakieś upały i po prostu u mnie w domu, ja mam słońce, matko, mam okna na zachód, więc jeżeli jest 30 stopni, to ja mam po prostu 40 w domu o godzinie 16 i nie miałam żadnych krótkich spodenek, także poprosiłam mamę, żeby właśnie kupiła mi jakieś krótkie, zwykłe spodenki. To są spodenki w rozmiarze 36, one kosztowały 4 funty, ale jak tak patrzę, to one są rozciągliwe, także mam nadzieję, że będą ok. Nie wiem, moja mama chyba złapała nie ten rozmiar, co trzeba, bo ja zwykle noszę 38 albo 40, jeżeli chodzi o doły. Ale tak jak mówię, wydają się być ok, tutaj są na gumkę, także mam nadzieję, że będą dobre. No i tak, mają taki też znowu jakiś mazany wzór i do tego takim fajnym akcentem są tutaj przy sznureczkach takie pompony. No zobaczymy, jeszcze spodni krótkich nie miałam z Primarka, ale czy do spania, czy właśnie do chodzenia po domu. Mam nadzieję, że będą się sprawdzać. I czy ja coś tutaj jeszcze mam? Tak jak mówiłam, jednak znalazła się druga para leggingsów. Też w rozmiarze 40, także bardzo fajnie. Zwykłe czarne leggingsy właśnie. One są z bardzo fajnego materiału, tylko że właśnie często robią się w nich dziurki. No i ostatnia rzecz z Primarka, są to gumki. To są takie podróby gumek tych, już nie pamiętam jak te gumki się nazywają, ale ja już je miałam, one kosztują funta i są naprawdę fajne. Oczywiście jeżeli się ich nie gubi, ja bardzo często gubię gumki, one się rozciągają, ale nawet jak się rozciągną, to fajnie te włosy trzymają i nie plączą. Ano za 1 funta 12 gumek, to jest naprawdę dobra cena. No i przejdźmy teraz do kosmetyków. Pokażę Wam dwie rzeczy do makijażu, później pielęgnację i będzie to pielęgnacja z Lasha, ale to zaraz o tym porozmawiamy. No i pierwszą rzeczą, jaką tutaj mam, jest to krem CC z Neutrogeny. Ja gdzieś go widziałam na YouTubie, czy gdzieś podpatrzyłam na jakiejś stronie. I po recenzjach właśnie stwierdziłam, że chcę spróbować. Dzisiaj go nałożyłam już na siebie i mogę Wam powiedzieć, że jest naprawdę świetny. Ma bardzo dobry kolor, jest to kolor light. Ja zawsze używam najjaśniejszych podkładów w tych żółtych odcieniach i on jest naprawdę fajny, nie ciemnieje pod wpływem temperatury, a wszystkie kremy jakieś CC i BB, których używałam, po prostu robiły się takie pomarańczowe wręcz. Nie ma jakiegoś bardzo dużego krycia, ale przykrywa jakieś przebarwienia. No jeżeli macie jakieś wypryski, to wiadomo, że trzeba zakryć je korektorem, ale jeżeli macie gdzieś szansę dorwać, to właśnie polecam wypróbować, bo jest naprawdę fajny, póki co po pierwszym użyciu. No i druga rzecz, jest to korektor z Collection w kolorze 1. Ja już miałam kiedyś ten korektor, ale tu widzę, że jest w innym opakowaniu. I co mogę powiedzieć, zwykły korektor, on ma bardzo fajny odcień i nawet taki rozświetlający. No i tyle, ale wypróbuję tą nową wersję, zobaczymy jak się będzie sprawdzał. No i przyszła pora na Lasha, ja tutaj mam takie duże pudełko, bo wszystkie te rzeczy ja zamówiłam przez internet i przyszło do moich rodziców przed ich przyjazdem tutaj, bo po prostu jest tak łatwiej, na stronie można sobie wybrać. W sklepie nie zawsze macie dostępne co chcecie i może zacznę od masek, ponieważ trzymałam je w lodówce i jak najszybciej chcę, żeby one wróciły do tej lodówki. I pierwszą maską, jaką tutaj mam,
Jest to Fresh Face Mask i to jest maska Cosmetic Warriors. Ta maska ma nam oczyszczać twarz. Ona jest tutaj z... Ona jest z miodem, z drzewa, matko, z olejkiem z drzewa herbacianego, z kurzym jajkiem, z czosnkiem i ona... Tak, generalnie podam Wam linki do tych masek, żebyście sobie mogli o nich poczytać. Będę próbować, powiem Wam, jak wypróbuję, może zrobię recenzję w ogóle produktów Lasha. I druga maska to jest Mask of Magni... Nieważne. Jest to po prostu maska, która ma bardzo dobre opinie. Chyba tam z 239 opinii miała prawie 5 gwiazdek, 4,7 chyba ocenę. I to jest maska z miętą. Ona generalnie też ma oczyszczać wszystkie te pory. Ja wzięłam tak, dwie maski jakieś oczyszczające. Jedna miała być nawilżająca, ale to Wam podlinkuję na dole. Tutaj niezbyt dużo jest napisane na tych maskach, także mówię, napiszę, zobaczycie sobie, co tam było. I dalej mamy tonik do twarzy. To jest tonik, który ma nam koić skórę. On ma tutaj w składzie wodę lawendową i wodę różaną. Także tak jak mówię, ma nam koić po prostu tą cerę, ale tak samo jak będę używać, to Wam będę mówić o tym więcej, bo teraz ciężko mi cokolwiek powiedzieć. No i ostatnią rzecz z Lasha, jaką tutaj mam, jest to odżywka do włosów. Chciałam spróbować odżywki do włosów z Lasha, ponieważ tak jak mówię, jeżeli nie wiecie, to Lasha ma takie produkty naturalne, z naturalnej rzeczy. I zwykle te kosmetyki mają krótszą datę ważności, ponieważ są naturalne. Nie zawierałam jakichś tam, wiecie, niefajnych rzeczy, dlatego chciałam spróbować właśnie jakieś odżywki i jest to po prostu odżywka, która też miała dobre opinie. Ona na przykład zawiera w sobie wanilię, cytrusy, truskawki. To jest maska, która ma sprawić nam, że te włosy będą miękkie, delikatne i generalnie jak nowe. Też miała bardzo dobre opinie, ale tak jak mówię, nie wypowiadałam się dużo na temat tych rzeczy z Lasha, ponieważ używałam tylko bomb. Bomby mają cudowne, pięknie pachną i w ogóle tak się można odprężyć podczas kąpieli w tych bombach, ale innej rzeczy nie używałam i chcę spróbować, zobaczyć jak to jest. Mają naprawdę bardzo dobre opinie te rzeczy, które właśnie sobie zamówiłam. Także zobaczymy, jakie będą miały działanie. Jeżeli chcecie, jesteście zainteresowani taką recenzją, podsumowaniem, jakie już użyję, no to możecie mi dać znać w komentarzach. I to by było na tyle z tego haulu. Nie wiem, czemu tak bardzo jakoś męczyłam się podczas nagrywania tego i nie mogłam się wysłowić, ale mam nadzieję, że nie wyszedł dla Was zbyt chaotyczny i że pokazałam Wam to, co chciałam Wam pokazać. Ja też jak najszybciej chciałam nagrać ten haul, żeby po prostu to wszystko rozpakować, żeby nie stało mi w przedpokoju. No, więc to by było na tyle. Jeżeli chodzi o ceny tych rzeczy z Lasha i o działanie, to wszystko, co znajdę, podlinkuję Wam na dole. To by było na tyle z tego haulu, mam nadzieję, że Wam się podobał. No i co? Do zobaczenia w kolejnych filmikach. Pa, pa!